Jesteśmy na Tarfenie Rafako. Z tej strony Paweł Okulowski, redaktor naczelny portalu nowiny.pl. Trwają ćwiczenia strażackie. Wszystkie zastępy z powiatu raciborskiego są. I pokażemy Państwu, jak to wygląda. Dzisiejszym na terenie zakładu Rafako S.A. prowadzone są ćwiczenia kompanii odwodowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu raciborskiego. Są to jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 19 takich zastępów tutaj pojawiło się na miejscu. Zostali podzieleni na 4 grupy i prowadzą ćwiczenia, doskonalenie stricte szkoleniowe z taktyk ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego, gaszenia pożarów wewnętrznych oraz nowości, czyli ratowania strażaków przez strażaków. Te wszystkie elementy, które tutaj widać za moimi plecami, są doskonalone. Również wydobywanie osób poszkodowanych z rozbitych pojazdów, a wcześniej oczywiście rozcinanie konstrukcji za pomocą narzędzi hydraulicznych. Dlaczego akurat Rafako, panie kapitanie? Dlaczego akurat ten zakład? To jest bardzo duży zakład. To jest wyjątkowy zakład jak na skalę nie tylko powiatu czy województwa, ale na skalę kraju. Dlaczego właśnie tutaj ćwiczyć? Dokładnie. I to dwutorowo. Z jednej strony zakład, o którym pan powiedział, staramy się okresowo odwiedzać, gdzie ze względu na specyfikę charakteru działalności, procesów technologicznych i zagrożeń z tym związanych, tutaj strażacy zapoznają się z tym wszystkim. A dwa, zakład dysponuje bardzo dużą powierzchnią, gdzie tyle zastępów i strażaków, prawie setka ratowników, może bezpiecznie ćwiczyć i realizować te zadania.